że you and us, tak i wy, jak i my, zyskaliśmy nową wolność occupation of a long history. Spod okupacji złej historii. Ja nie chcę tutaj mówić w uniwersytecie na ten temat, ale akademia, gdyby słuchała mojej rady, to bym zasugerował tutaj mocno, ażeby, prawda, skrócić lekcje z historii, obciąć je. Czego tu, my tu mamy uczyć? Jest, proszę mi powiedzieć, co jest takiego ważnego w tej historii, by uczyć młodą dziewczynę czy mężczyznę. Dlaczego mamy nauczać? Należy zredukować historię pod tym względzie. Całą pewnością nasza kultura nie będzie miała aż tyle cierpliwości dla tych absurdalnych lekcji, które próbujemy wpoić w tę młodzież. Niech oni napiszą swoją własną historię. Dzień dobry Państwu, witaj Arturze. Witaj Grzegorzu. Chcielibyśmy po dłuższej przerwie zaprezentować nowy materiał. Tutaj w głównej roli Artur Lalak. Odnośnie bardzo ważnego wątku, czyli genezy nie tylko rozbiorów Polski, ale całej sytuacji, w której żyjemy dzisiaj. Nie mamy zamiaru obalać żadnych, tutaj podważać jakichkolwiek nauk historycznych. Jesteśmy wolnymi strzelcami, każdy może to zweryfikować i najciekawsze jest to, że wszystko opierane jest tutaj w tym materiale, będzie na źródłach, także zapraszam do wysłuchania i każdy może wyciągnąć swoje wnioski. Nie upieramy się, że mamy jakby wiedzę na wiedzę historyczną kompletną. Chodzi tylko o to, żeby przyczynić się może troszeczkę do nowego nurtu, czy nowego postrzegania tutaj na tą historię, która tak naprawdę nie jest odkryta. I jest wiele, wiele rzeczy do odkrycia, co pokaże ten materiał, który tutaj zaprezentujemy razem z Arturem. Także Arturze, oddaję Ci głos. I może parę zdań wstępu byś tutaj powiedział słuchaczom. Jasne. Ta wiedza opiera się o ogólnie dostępny przekaz historyczny. W zasadzie jedynie co robi, to łączy wiele faktów w jedną spójną ciągłość, ukazuje konekcję rodów, jak to w ogóle funkcjonowało i w zasadzie to funkcjonuje do dzisiejszego. Nic się nie zmieniło, zresztą będziemy to doskonale mogli zobaczyć, czyli nie jest to nowa historia, jest to tylko i wyłącznie ukazanie historii, do której w zasadzie dostęp ma niewielu, jeżeli nie wie, czego ma w ogóle szukać. O tym w szkole nie mówią, a to jest fakt. To jest fakt oparty o tym, o czym powszechnie jest wiedza przekazywana przez historyków, więc nie są to jakieś nowe odkrycia. Wątki są nawiązania do kronik, do latopisów ruskich, do kronik rzymskich. Także nic nowego tutaj nie wprowadzamy. Jedynie co, to tylko uporządkowujemy to i wykazujemy korelacje i powiązania, jak w ogóle to miało. Poruszamy dosyć istotny wątek dla nas, jeśli chodzi o Polskę, bo dotyczy to rozbiorów naszych Polski i w zasadzie historii, która się ciągnie do dnia dzisiejszego. Co w ogóle było przyczyną naszych rozbiorów i kto za tym stoi. Także to spróbujemy ukazać, jak to w ogóle wygląda w świetle oficjalnej historii. Tak, dokładnie. Dlatego to będzie i bardzo interesujące, myślę. No i także zapraszam Cię do prezentacji. Okej, więc ten materiał podzieliłem na dwie części. Pierwsza część w zasadzie jest preludium, żeby lepiej zrozumieć to, co działo się w czasie rozbiorów w XVIII wieku. Trzeba w zasadzie cofnąć się o niemal 500 lat do tyłu. Dopiero będziemy wówczas mogli łatwiej to zrozumieć i pojąć, co wydarzyło się w okresie pomiędzy rokiem 770 a 800, dlaczego do tych rozbiorów doszło i okaże się, że plany rozbiorów już mieli Piastowie. I to też nie jest jakaś nowa historia. Historycy o tym doskonale wiedzą. To jest bardzo ciekawy wątek, kontrowersyjny. Informacje pochodzące z ogólnie dostępnych źródeł.
I pierwszą część nazwałem nieudany rozbiór właśnie do, odnoszący się do tego, że rozbiory zaplanowane były już znacznie wcześniej, ale do nich się do nich nie doszło. I tak, oficjalnie rozbiory Polski zostały dokonane w latach 1772-93-95 i miały tego dokonać trzy państwa. Prusy, czyli jako Niemcy, Rosja i Austria, de facto Austro-Węgry. Wszystkie trzy miały miejsce za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był królem Polski w latach 1764-1795 i pochodził on z dynastii Poniatowskich herbu Ciołek. I według oficjalnej genealogii dynastia ta wywodzić się miała z włoskiego rodu Torellich, a ten z kolei, jeżeli przejdziemy chronologicznie, okazuje się, że korzeniami sięga pierwszej niemieckiej dynastii Ludolfingów, czyli dynastia, która w zasadzie założyła współczesne Niemcy z podziału Franków, na Franków zachodnich, wschodnich i centralnych. I teraz oficjalne rzeczy dotyczące rozbiorów. Przyczyną rozbiorów była niezdolność kraju do reform mogących wzmocnić siłę militarną Polski. Współdziałanie Rosji i Prus na Sejmie Konwencjonalnym w 1764. 11 kwietnia mocarstwa te podpisały tajny aneks do traktatu sojuszniczego, w którym zobowiązały się do wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rzeczpospolitej, gdy strony uznają, że zagrożone są ich interesy w tym kraju. Czyli jest jak gdyby wskazane, że rozbioru dokonały dwa w zasadzie obce sobie państwa, Niemcy i Rosjanie. I to jest jak gdyby właśnie taki nurt pokazywania zakłamania historii w świetle tego, jak w rzeczywistości było i w świetle, jak faktycznie, jeżeli w szczegółowo się zacznie wchodzić, to okazuje się, że wygląda to całkowicie inaczej. O czym właśnie dojdziemy i żeby to zrozumieć, musimy się zacząć od samego początku. Dokładnie. Jak doszło do rozbiorów? Spróbujemy sobie właśnie odpowiedzieć, jak doszło do rozbiorów Polski, dlaczego w ogóle do nich doszło, kto się do tego przyczynił, przez kogo faktycznie były dokonane, czy musiało do nich dojść, kto za tym stał. I aby móc odpowiedzieć na te wszystkie pytania, to najpierw musimy się cofnąć aż do roku 1348. Z wcześniejszych naszych części wiemy już, że mniej więcej od drugiej połowy IX wieku całe Imperium Scytów dostało się pod jarzmo Cesarstwa Rzymskiego, znajdującego się wówczas we władaniu Anglosasów i Franków. By zminimalizować możliwość wyzwolenia się Scytów, to ich całe imperium podzielono na mniejsze części, nazywając je później państwami, a w każdym z nich wprowadzono nadzorców w postaci lojalnych im rodów. Takim rodem w Polsce był ród Piastów, do czego za chwilę też dojdziemy. Przedostatni kataklizm doprowadził do podziału Cesarstwa Rzymskiego na wschodnie ze stolicą Konstantynopolu i zachodnie ze stolicą przeniesioną z Rzymu do Raweny. Ponowne czasowe przeniesienie stolicy Cesarstwa Rzymskiego na miejsce dokładnie, kiedy wystąpił ostatni kataklizm, kiedy to przeniesiono ją tymczasowo do Pragi, a więc z południa na północ. Cesarstwo Zachodnie było kolebką chrześcijaństwa. Kościół rzymskokatolicki urzędowo używał języka łacińskiego. Cesarstwo Wschodnie zaś zapoczątkowało religię prawosławną, kościół grekokatolicki, a urzędowym językiem była tam greka. Oba cesarstwa w IX wieku były już w rękach dynastii Sasanidów, jako Anglosasi, Frankowie i dynastii Macedońskiej. Od roku 867 aż do roku 886 władzę w Bizancjum, czyli Cesarstwu Wschodnim, sprawował założyciel dynastii macedońskiej Bazylii I Macedończyk. Lecz co istotne, nie był on rodowitym Macedończykiem, a jedynie potomkiem rodziny osiadłej w Macedonii. Czyli to jest to, o czym żeśmy we wcześniejszych materiałach pokazywali, że nazewnictwo czy odnosienie bardzo często było przejmowane i podszywane się, pomimo że nic z tym nie mieli wspólnego. Tak. A w tamtym czasie było popularne, że jeśli ktoś jakiś okres czasu mieszkał na terenie, załóżmy, Macedonii, no to był nazywany Macedończykiem, czy tam Janem Skolna, czy tego typu określenia, bo kiedyś nie było takich nazwisk, jak dzisiaj znamy, tylko bardzo często było przykładowo imię i powiązanie z miejscowością, z której pochodził, a też było potoczne to, że nie zmieniało się nazwy rzek czy miejscowości, dlatego tutaj bardzo, bardzo ważne, żeby zrozumieć, że ludy niekoniecznie musiały zmieniać nazwy, tylko po prostu podszywały się pod tereny, które po prostu podbiły
I tutaj jest właśnie ten klucz do zrozumienia tego. Zajęły, dokładnie. Niektórzy historycy wysuwali hipotezę, że mógł być on nawet słowiańskiego pochodzenia lub też armeńskiego. Jednak jego wizerunek raczej przeczy takim dywagacjom, bowiem został on przedstawiony na nim jako przedstawiciel rodu czarnogłowych. Kolejny problem to, że slave, czyli niewolnik, w tamtym okresie nie sprawowali już wówczas żadnych istotnych funkcji w cesarstwie rzymskim, gdzie miało to jeszcze miejsce przed ostatnim kataklizmem i doskonale to widzimy, że wandalowie pełnili, czy gotowie, wysokie funkcje urzędnicze w cesarstwie rzymskim, natomiast później już tego nie ma. Jak miało to miejsce jeszcze przed pojawieniem się anglosasów wraz z Frankami na kontynencie europejskim. 25 stycznia 1348 roku według obecnego kalendarza gregoriańskiego miał miejsce ostatni kataklizm globalny doprowadzający na całym świecie do masowej depopulacji na ogromną skalę, około 80% populacji, a z kronik wynika nawet, że ta wartość mogła sięgać do 95%. I ten temat żeśmy już omawiali, to we wcześniejszych materiałach można sobie wrócić i to dokładnie przejrzeć. Co nas kolej nas interesuje? Rzeczpospolita Szlachecka, znana również jako Pierwsza Rzeczpospolita, przeczytać możemy, że Pierwsza Rzeczpospolita, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, przez okres istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów do trzeciego rozbioru w 1795 roku. I to możemy dowiedzieć się właśnie z historii ustroju i prawa polskiego, napisanego przez Bardacha Leśnodorskiego i Pietrzaka. Jednak pierwsze udokumentowane użycie terminu Rzeczpospolita dla określenia państwa polskiego miało miejsce w akcie wierności złożonego królowi Kazimierzowi Wielkiemu przez Maćka Borkowica już 16 lutego 1358 roku w Sieradzu. Więc już mamy nie do końca prawdą, że było to dopiero XV wiek, bo my tu mamy jeszcze XIV wiek. Idziemy dalej. Termin Rzeczpospolita Obojga Narodów stworzony został dopiero w roku 1569 na mocy aktu Unii Lubelskiej. Jednak jeszcze w roku 1385, 14 sierpnia, zawarta została Unia Krewska, na mocy której książę Litwy Władysław II Jagiełło poprzez małżeństwo z Jadwigą, córką Ludwika Węgierskiego, miał zostać królem Polski oraz połączyć dwa państwa, Polskę i Litwę. Jagiełło zobowiązał się przejść na chrześcijaństwo, a więc nie był chrześcijaninem do tego momentu, wraz ze swym ludem wypuścić jeńców polskich. Obiecał również podjąć starania w celu odzyskania ziem utraconych przez Polskę i Litwę, walcząc z krzyżakami. Miał także zapłacić 200 tysięcy florenów Wilhelmowi Habsburgowi jako odszkodowanie za zerwanie zaręczyn z Jadwigą Andegaweńską. Ona była po prostu wcześniej już zaręczona nim i to on miał zostać królem Polski. Zatem użycie terminu Rzeczpospolita przez Maćka Borkowica już 16 lutego 1358 roku siłą rzeczy nie może dotyczyć połączenia Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdyż w tym czasie nawet nie było jeszcze w planach porozumień zawartych w Krewie z roku 1385. Co ważne, identyczny termin używany był w starożytności i we wczesnym średniowieczu w odniesieniu do Imperium Rzymskiego sprzed anglosaskiej dominacji w Europie, używający już odmiennego terminu Rzesza. Czy więc dlatego Maćko użył przy składaniu aktu wierności Kazimierzowi Wielkiemu terminu Rzeczpospolita, bo właśnie w jego oczach rozpoczynała się nowa era dla Słowian, już bez pręgierza cesarstwa rzymskiego, niemieckiego. Jadwiga została zaręczona z Wilhelmem z dynastii Habsburgów 15 czerwca 1378 roku, kiedy miała raptem 4 lata, a on sam miał ledwie 8 lat. Od roku 1276 dynastia Habsburgów sprawowała władzę na ziemiach austriackich. Była to jedna z ważniejszych niemieckich, trzeba to podkreślić, dynastii, gdyż jeszcze do roku 1291 Rudolf I Habsburg, ten sam, który był również pierwszym władcą Austrii, określany był mianem króla Niemiec w latach 1273-1291. Lecz jego pełna tytułatura brzmiała: z łaski Bożej król Rzymian, hrabia Habsburga i Kiburga, landgraf Alzacji. Jego syn Albrecht I Habsburg również pełnił urząd króla Niemiec z tytułaturą króla Rzymian, z łaski Bożej król Rzymian, książę Austrii i Styrii, pan Karnioli, marchi Wendyjskiej i Port Noon, hrabia Habsburga i Kiburga, landgraf Alzacji. Dlaczego więc tak wielki ród niemiecki chciałby się wiązać z dynastią węgierską?
bo dynastia Andegaweńska w istocie nie ma nic wspólnego ze Słowianami, gdyż faktycznie jest to frankijska dynastia Kapetyngów, a nazwa jako Andegaweńska wzięła się od tytułu hrabiego Andegaweni, krainy nad Dolną Loarą, obszar w granicach dzisiejszej Francji, noszonego przez założyciela dynastii Karola I Andegaweńskiego, z Bożej łaski król Sycylii, Jerozolimy i Albanii, hrabia Prowansji, Forcalquier Andegawendi i Main, regent Achaj, zwierzchnik Tunisu, senator Rzymu, syn króla Francji, Ludwika VIII Lwa w latach 1223-1226. Widzimy dynastie frankijskie i niemieckie, germańskie, pruskie, no różnie możemy nazywać, zawsze to są niemieckie, są ściśle z sobą powiązane. To... Jadwiga, tylko u nas w Polsce znane imię Jadwiga, no i potocznie była nazywana, bardzo rzadko znaczy z Andegawenów, ale nie była pochodzenia słowiańskiego. Ona nie była, dokładnie, nie była Słowianką, była Frankijką urzędującą na Węgrzech i przyjechała do nas z Węgier. Koronacja na króla Francji Ludwika VIII i jego żony Blanki Kastylijskiej, córka króla Kastylii, znajdującej się w środkowej Hiszpanii, czyli to są Kopetyngowie, zasiadali na tronie Francji wcześniej jako Franków, już od roku 987. Kiedy to Hugo Capet został królem Franków po tym, jak ostatni przedstawiciel dynastii Karolingów od Karola Wielkiego wywodząca się, Ludwik V Gnuśny, zmarł nim, zdołał spłodzić potomka. Hugo Capet był synem Huga Wielkiego, a ten synem Roberta I, króla Franków, zachodni, późniejsze państwo niemieckie. Czyli to, co już też wspominałem, o czym żeśmy omawiali, pokazywaliśmy, jak Frankowie zostali podzieleni, z tego powstała Francja, z drugiej części powstali Niemcy. Aby lepiej zrozumieć zawiłość zniewolenia Scytów i prawdziwych Rzymian przez Anglosasów i Franków, wszyscy wywodzący się od semickich Sasanidów, to wystarczy przejrzeć, co dzieje się w chronologii władców Polski, Czech i Węgier na przestrzeni wieków, począwszy od narzucenia chrześcijaństwa do pojawienia się wielkiego kataklizmu w roku 1348. Kiedy kończy się dynastia Arpadów, to jest odpowiednik Piastów w Polsce i Przemyślidów, taki sam odpowiednik w Czechach, w roku 1301, to zastępuje go na 4 lata Wacław Czeski z rodu Przemyślidów, a na kolejne 3 lata królem zostaje Otto, zwany też Bela V, z dynastii Wittelsbachów, czyli już bezpośrednia dynastia niemiecka. Jest to ewidentne działanie mające na celu utrzymanie władzy przez czarnogłowych na ziemiach Scytów. Następnie od roku 1310 pojawia się już na Węgrzech dynastia Andegawendów. Jednak takie zawirowania powinny mieć miejsce dopiero po roku 1348. Tymczasem podobne przesunięcia możemy zauważyć w wielu chronologiach, jak choćby Czech, Polski czy też Danii, gdzie bezkrólewie w Danii panuje w latach 1332-1340. De facto powinno być 16 lat później. Dlatego też, kiedy umiera ostatni z dynastii Piastów, król Polski Kazimierz III, to miejsce jego zajął Ludwik I Wielki, inaczej znany Ludwik Węgierski, z dynastii Andegawendów, czyli Kapetyngów, dzięki małżeństwu jego ojca Karola I Roberta z siostrą Kazimierza III Elżbietą Łokietkówną. Było to prawomocne utrzymanie władzy poprzez rody sprawujące władzę w Europie w imieniu Cesarstwa Rzymskiego, inaczej niemieckiego. Tutaj w tym okresie ono nadal używało się nazwy, sformułowania Cesarstwo Rzymskie, a w istocie było to Cesarstwo Niemieckie. W Rzymie raczej cesarz nie przybywał, z reguły zawsze w Niemczech i był to cesarz zawsze niemiecki. Tytulatura z Bożej łaski król Węgier, Dalmacji, Chorwacji, Ramy, Serbii, Galicji, Lodomerii, Kmanii, Bułgarii, Polski, Książę Salerno, Pan Monte Sant'Angelo. I w zasadzie Piastów całej południowej części byłej Scytii. Chciałem tylko dodać, że pojawią się głosy jakby popierające, że Jadwiga była bardzo dobra dla Polski, dlatego że budowała akademię. Uniwersytet Jagielloński dał nam jakby ogrom rozwój wiedzy i intelektualnej, ale trzeba zwrócić uwagę, że to było dla księży, czyli po prostu cała wiedza wtedy pospólstwo nie mogło studiować, prawda? A to jeszcze jeden ma podtekst. Dlaczego? Dlatego, że Jadwiga występuje zaraz po kataklizmie. Większość przekazów została zniszczona, jak i zamków, dokumentów. I co ona robiła? Ona próbowała odtworzyć historię.
znaleźć jakikolwiek wcześniej dokumentów. I to, że zginęło tak samo jak taki procent ludzkości zginął na całym świecie, taki sam procent wiedzy zniknął. I to doskonale będziemy widzieć, analizując kolejne poszczególne późniejsze rody, że ich początek zaczyna się od momentu tego kataklizmu. Mało który ród idzie dalej. Czyli można powiedzieć, że ona była archiwistką tej prawdziwej historii, znaczy prawdziwej w cudzysłowie. Jakiejkolwiek wiedzy zbierała. Jakiejkolwiek, tak. Ale trzeba wiedzieć, że Uniwersytet Jagielloński nie był dla pospólstwa, tam nie mogli studiować nie kapłani, prawda? To było robione dla Kościoła, inwestycja była robiona dla Kościoła, dla Watykanu czy dla Rzymu i można powiedzieć, że nie można powiedzieć tego, że chciała dobrze dla Polski, żeby dać wiedzę ludziom, no bo tak naprawdę w tamtym czasie pospólstwo nie mogło studiować, prawda? Nie mogło korzystać. Tak, to dokładnie właśnie pokazuje, że dzięki temu możemy dzisiaj idealnie wyłapać wszelkie korelacje, powiązania tych rodów, jak próbowali utrzymać się władzy, bo oni się tego nie bali, bo do tej wiedzy dostęp był dla nielicznych. Tak, tak. Dopiero kiedy w XX wieku dostęp się zwiększył, zwłaszcza przed I wojną światową i w czasie, wiedza została bardziej otwarta, oni zaczęli schodzić do podziemia. I to też wychodzimy. Zaczęli zmieniać nazwy rodów, nazwiska, podszywać się pod różnych innych ludzi. W zasadzie starali się zejść do podziemia. Kiedy zmarł między innymi król polski Ludwik I Wielki, zwany węgierskim, z dynastii Andegawendów, a nie pozostawił on po sobie potomka męskiego, to niezbędny był nowy piastun dla Polski. I możemy przeczytać. Na zjeździe rycerstwa w Radomsku 25 listopada 1382 roku postanowiono obrać jedną z córek zmarłego króla Ludwika Węgierskiego na króla Polski. Uchwalono wówczas ściśle dochować hołdu wierności złożonego córkom nieboszczyka króla, byleby którakolwiek z nich razem ze swoim małżonkiem oboje koronowali na króla i królową Polski w Polsce przemieszkiwali stale. Czyli widzimy, nie ma znaczenia, kim oni są. No, dokładnie. Kim będzie mąż, kto będzie królem, byleby tylko był, tu mieszkał i nad Polakami sprawował pieczę. Czyli tak jak tutaj napisane, czyli nie było ważne, jakiej narodowości będzie król, byleby plebsom wykazać, że był on kontynuatorem powiązany wcześniejszej dynastii, bo to nie Polacy sami decydowali o tym, kto będzie nim rządzić. Wdowa po królu Ludwiku Węgierskim, Elżbieta Bośniaczka, przesłała przyrzeczenie wysłania swej najmłodszej córki Jadwigi, aby dokonać aktu koronacji, którego zawartość czytano na zjeździe w Sieradzu zwołanym 26 lutego 1383 roku. Jadwiga przybyła na Wawel z Węgier dopiero 13 października 1384 roku, czyli po ponad półtorej roku i została koronowana na królową Polski. Jednak w dalszym ciągu była ona jeszcze nieletnia, miała wówczas zaledwie 10 lat, a mimo tego nie ustanowiono regenta do czasu jej pełnoletności, co z reguły zawsze bywa. Jan Długosz wyjaśniał to tym, że wszystko, co mówiła lub czyniła, znajmowało sędziwego wieku powagę. Czyli chce nam przekazać, że 10-letnia Jadwiga była w stanie rządzić całym krajem, bo potrafiła myśleć już i decydować jak osoba dorosła. Oficjalnie uważa się, że władzę wówczas dzierżyli możnowładcy małopolscy, którzy pozostawać mieli w kontakcie z jej matką Elżbietą. Istnieją jednak źródła, które głoszą o licznych buntach w tamtym okresie przeciw rządom Jadwigi. Dokładnie, tego było bardzo dużo. No. Jadwiga już od dzieciństwa przeznaczona była Wilhelmowi Habsburgowi, a to oznaczało, że władza w Polsce byłaby wówczas sprawowana bezpośrednio przez Niemca. Kataklizm i znacząca redukcja populacji w całej Europie umożliwiła myślenie o odzyskaniu niepodległości i wyswobodzeniu się spod jarzma Cesarstwa Rzymskiego, niemieckiego. Stąd zapewne zrodził się pomysł o połączeniu już znacznej części byłych ziem Scytów w jeden naród poprzez mariaż Polski z Litwą. Dlatego też doszło do Unii w Krewie 14 sierpnia 1385 roku, która miałaby niespełna 38 lat po kataklizmie. Ale dla możnowładców pochodzenia anglosaskiego, czyli niemieckiego, było to zdradą wobec cesarstwa
rzymskiego, niemieckiego. I dlatego też już 24 sierpnia 1385 roku niejaki Władysław Opolczyk, zwany Naderspan, a pochodzący z bocznej linii dynastii Piastów, opanował zamek na Wawelu i przygotował dopełnienie ceremonii małżeństwa Jadwigi z Wilhelmem. Czyli próbował doprowadzić do tego, aby Polską w tym momencie rządził już bezpośrednio Niemiec, a to był Piast. Dopiero interwencja kasztelana krakowskiego Dobiesława Kurozwęckiego doprowadziła do ucieczki z Wawelu Wilhelma wraz z jego poplecznikami. Tu mamy herb Piastów. Ten Opolczyk to był chyba ten, co te badania genetyczne w Poznaniu wykryto R1B, czyli haplogrupa związana nie z Polakami, prawda? Piast. No. Jeden z Piastów, który właśnie nie miał polskiej haplogrupy. To określenie Piast będzie się jeszcze przetaczać w znacznie późniejszych czasach i już nie będzie dotyczyło dynastii Piastów i wtedy może łatwiej też nam będzie zrozumieć, co oznaczało to Piast. No dokładnie. To było potoczne i kim w zasadzie oni byli, bo takie określenie dotyczyło też innych dynastii. Lugosz pisał, że zrozpaczona młodziutka królowa próbowała wówczas wyrąbać toporem bramę wawelską, by uczyć z miłością swego życia na Śląsk, którą powstrzymał pod skarbi wielki koronny Dmitr z Goraja. Jednak historycy zauważyli, że, czytamy, harmonijny związek, jaki stworzyła z Jagiellą, świadczy o innej motywacji jej postępowania niż uczucie do Habsburga. I tu moja dywagacja, że możliwe, że było to związane z tym, że Jadwiga była chrześcijanką, a Jagiello był pogańskim władcą. Poganie byli uważani za nieokrzesanych dzikusów, pozbawionych jakichkolwiek cnót moralnych, a to mogło zrodzić w niej strach i obawę przed nim. Oficjalnie Jagiello miał przyjąć chrzest 15 lutego 1386 roku, 3 dni później pojąć Jadwigę za żonę, a 4 marca koronowany został na króla Polski. Jednak pewne dowody całkowicie przeczą temu, by Jagiello został w ogóle ochrzczony. Po pierwsze, jego pieczęć majestatyczna, duża z roku 1389, czyli już po teoretycznym chrzcie, a więc już po przyjęciu chrztu, nie zawiera żadnej symboliki odnoszącej się do wiary katolickiej, co z pewnością byłoby to niewątpliwie pewnym ewenementem. Po drugie, Jagiello poprzysiągł walkę z zakonem krzyżackim, czyli niemieckim, a przecież był on w pełni chrześcijański i należał do cesarstwa rzymskiego, więc przyrzekał, że zniszczy coś, co należało do cesarstwa rzymskiego, czyli do jednego wielkiego narodu chrześcijańskiego, bo to wszystko opierało się właśnie i o Watykan, wtedy jako cesarstwo rzymskie istniejące, czyli była władza kościelna i świecka jako jedna. Po trzecie, pojawienie się w tym okresie pierwszych planów rozbioru Polski pomiędzy zakon krzyżacki, Węgry i Czechów. Tutaj dygresja. Wtedy właśnie pojawiły się pierwszy raz plany rozbioru Polski. Za chwilę wyjaśnimy i dojdziemy, skąd one się wzięły i kto. Czy jeszcze za czasów Piastów. Czyli za czasów, kiedy do władzy doszedł w Polsce Jagiello, miał dojść, jeszcze w zasadzie nie było jego koronacji, kto to zrobił. Wszystkie te trzy narody były wówczas, widzimy, miał być rozbiór Polski pomiędzy Zakonem Krzyżackim, Węgrami i Czechami. I teraz wszystkie te trzy narody były wówczas w rękach Niemców, bowiem Zakonem Krzyżackim rządził Konrad von Wallenroth, miał się wywodzić ze znanego rodu z Frankonii. Na Węgrzech władzę w roku 1387 przejął Zygmunt Luksemburski z dynastii luksemburskiej od dynastii Andegawęckiej, nazywany obrońcą chrześcijaństwa i pragnący zjednoczyć świat chrześcijański. Więc jeżeli Jagiello byłby chrześcijaninem w tamtym czasie, to dlaczego byłyby plany, żeby on miał go, jego ziemię rozbierać? Czy dlatego przejął on władzę na Węgrzech, bo była obawa, że Węgrzy jako Słowianie dołączą do Polski i Litwy? A w Czechach rządził wówczas brat Zygmunta, Wacław IV. Plan rozbiorów Polski zainicjował nie kto inny jak Władysław Opolczyk, wywodzący się z dynastii Piastów. Ten sam, który zajął Wawel, by doprowadzić do małżeństwa Jadwigi Andegaweńskiej z Wilhelmem Habsburgiem. Ten sam, który nie ma polskiej haplogrupy genetycznej, to też jest ważne. Tak, i teraz spójrzmy dalej. W odniesieniu jeszcze do Piastów, to ciekawym wątkiem jest sprawa związana z pochodzeniem cesarza rzymskiego, niemieckiego, Fryderyka III Habsburga,
panował w latach 1452-1493, bowiem jego ojcem był Ernest I Żelazny, syn Leopolda III i księżniczki mediolańskiej Viridis Visconti, a zarazem był on młodszym bratem Wilhelma Uprzejmego, tego samego, który był w dzieciństwie narzeczonym Jadwigi Andy Gaweńskiej, późniejszej dziedziczki tronu polskiego. Widzimy już pewien obraz korelacji, jak do czego to było doprowadzane i kto w ogóle miał pojąć za żonę Jadwigę i panować już w Polsce. Dokładnie. Ernest I Żelazny ożenił się z cymbarką mazowiecką z dynastii Piastów, zwaną też Piastówną, a wywodzącą się w prostej linii od księcia polskiego Bolesława Krzywoustego, rządzącego w roku 1102-1107. Dość intrygującą zagadkę stanowi herb pradziadka cymbarki, niejakiego Trojdena I, który jako jedyny przedstawia smoka i akurat przypadkowo rządził on w latach 1310-1341. W czasach Łokietka i Kazimierza Wielkiego, ostatnich władców Polski z dynastii Piastów, czyli w momencie, kiedy de facto miał być kataklizm. Jagiełło aż do roku 1396 prowadził zbrojnie działania przeciw Władysławowi Opolczykowi na Śląsku, gdzie 6 sierpnia pod Opolem jego bratankowie Bolesław IV, Bernard i Jan Kropidło poddali się królowi polskiemu i na mocy zawartego traktatu pokojowego zobowiązali się przypilnować starzejącego się księcia, by już nigdy więcej nie podejmował żadnych działań przeciwko królowi polskiemu. Więc widzimy tu wyraźnie, Piast Opolczyk działał, mamy tu potwierdzenie, działał przeciwko królowi polskiemu, który nie wywodził się od Niemców. Opolczyka musiał czynnie wspierać Zygmunt Luksemburski, czyli już bezpośredni Niemiec, po tym jak spotkali się obaj 3 listopada 1392 roku w Ujwar, bowiem już od stycznia 1393 roku wzmaga się kolejny konflikt jego z Jagiełłą, czyli dostał wsparcie i finansowe, i wojska. I mamy to potwierdzenie za chwilę, że musiało tak być, bowiem taki scenariusz potwierdza również to, że niespełna rok po ugodzie z bratankami Opolczyka Jagiełło podpisał w Starej Wsi Spiskiej traktat pokojowy na 16 lat również i z Zygmuntem Luksemburskim, a który obejmował on także Opolczyka. Tak. Więc jeżeli nie byłby związany z Opolczykiem, co w tym traktacie miałby robić Opolczyk? W traktacie z Zygmuntem Luksemburskim. Wracając do Jagiełły i wiary religijnej, to uważa się, że Jagiełło postępował bezwzględnie wobec ludu litewskiego, stawiającego duży opór przed wprowadzaniem nowej wiary katolickiej, nakazując burzyć świątynie pogańskie i niszczyć wizerunki bóstw. Mamy tutaj problem, bo dlaczego miałby składać przysięgę zwalczania Królestwa Chrześcijańskiego, jakim był Zakon Krzyżacki, zwłaszcza, że oficjalnie zakon ten miał jemu pomagać w wojnie domowej w latach 1381-1384. Więc no, mamy tutaj ewidentnie pomieszanie z poplątaniem jakimś. Z jednej strony zakon miał go wspierać, a on teraz miał go niszczyć. Tymczasem brat stryjeczny Władysława Jagiełły, Witold Kejstutowicz, z tej samej dynastii Gedyminowiczów w roku 1389 podniósł bunt przeciwko Skirgiele, bratu Władysława Jagiełły, którego on pozostawił jako swego regenta na Litwie i któremu podarował zamek w Trokach. Władysław Jagiełło i Witold Kejstutowicz, oni byli kuzynami. Z ojców jego jednego i drugiego ojcowie byli braćmi, więc no, byli dosyć mocno z sobą pokrewnieni, a mimo to widzimy walki. Teraz co ciekawe, lecz co istotne, to, że Witold wówczas uciekł ponownie do Krzyżaków. Czyli pytanie, i zaraz dojdziemy jeszcze dalej, co on takiego w ogóle zrobił. I tutaj może być to pomieszanie z poplątaniem. To nie Jagiełło dostawał wsparcie od Zakonu Krzyżackiego, a jego kuzyn Witold. Dlaczego? Wcześniej zrobił to w roku 1382, po tym jak uwięziony został przez Jagiełłę w tak zwanej wojnie domowej litewskiej z lat 1381-1384, w której właśnie rzekomo pomagać mieli krzyżacy Jagiełłę. Okazuje się, że musiało być całkowicie odwrotnie. Dlaczego? To właśnie Witold, a nie Jagiełło, musiał przyjąć wiarę chrześcijańską w zakonie krzyżackim, bo w roku 1390 dołączył do krucjaty krzyżackiej przeciw poganom dowodzonej przez Engelberda Rabe.
razem z oblegali, i tu znowu możemy przeczytać oficjalnie, razem oblegali broniących Wilna Polaków. Wow, krucjata przeciwko Polakom, chrześcijanom. Dokładnie. Dlaczego więc Polacy bronili Wilna przed krucjatą religijną, skoro w dalszym ciągu sami mieli wyznawać wiarę chrześcijańską? Skirgiełło został wówczas pokonany w bitwie pod Wojszuszkami. Dlaczego Zakon Krzyżacki w ogóle zorganizował krucjatę w roku 1390 przeciw już mającym mieć ponad przyjętą wiarę chrześcijańską także i Litwinom? Witold ostatecznie odstąpił od krzyżaków w wyniku tajnych negocjacji z Jagiellą i w roku 1392 otrzymał namiestnictwo Litwy, a w roku 1410 dowodził bezpośrednio na polu bitwy wojskami litewsko-ruskimi przeciw zakonowi krzyżackiemu wspieranemu przez rycerstwo z całego Cesarstwa Rzymskiego, jak w czasie krucjaty. A bitwa pod Grunwaldem to de facto, przecież oficjalnie o tym się mówi, tam ściągnęło rycerstwo z całej Europy. Tak, tak. Dokładnie tak, jakby była krucjata, walka o wiarę. W Jerozolimie przecież są zapiski, że nawet stamtąd wracali, żeby przyjechać tutaj. Tak, więc ewidentnie nie była to tylko wojna polsko-krzyżacka, a była to obrona wiary chrześcijańskiej, więc nie może być to możliwe, żeby w tym czasie Jagiełło był także wiary chrześcijańskiej, bo ewidentnie ma to znamiona krucjaty. Czy czasem nie była to walka religijna, a nie dwóch zwaśnionych krajów? Tego samego roku, co miała miejsce bitwa pod Grunwaldem, to wojska Zygmunta Luksemburskiego pod dowództwem Ścibora ze Ściborzyc, starosta brzeski, a więc można władca wywodzący się z rodowitych ziem Piastów, najechały ziemię sądecką, lecz atak został odparty przez wojska polskie. Więc widzimy, że w tym czasie Polska była atakowana z każdej strony, gdzie tylko były ustrój właśnie chrześcijański. Religia. Ścibor zapisał się jeszcze na kartach historii tym, że na dzień przed bitwą grunwaldzką zdążył wręczyć królowi polskiemu Władysławowi Jagielle wypowiedzenie wojny przez Zygmunta Luksemburczyka, za co przywiózł od krzyżaków na Węgry dodatkowo 40 tysięcy złotych dukatów. Całkowita klęska przypieczętowana porażką w bitwie pod Grunwaldem wymusiła zawarcie pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 roku przez zakon krzyżacki. A 15 marca 1412 roku Zygmunt Luksemburski podpisał pokój z Polską w Lubowoli. Zakończyło to tymczasowo próbę odzyskania kontroli przez Cesarstwo Rzymskie, a więc niemieckie, nad ziemią polską i litewską. 20 września 1410 roku trzech elektorów ogłosiło Zygmunta Luksemburskiego królem rzymskim niemieckim, czyli Cesarstwa Rzymskiego. Jednak pozostali później wybrali Jodoka Morawskiego, także z dynastii luksemburskiej, czyli tak naprawdę to był z tej samej dynastii między dwoma... Nieważne, to ważne, żeby było. 21 lipca 1411 roku, już po śmierci Jodoka, Zygmunt został wybrany przez pełną kurię elektorską. W elekcji brał udział on sam jako margrabia Brandenburgii, jego brat Wacław IV jako król Czech, książę Saksonii, Rudolf III Saski, hrabia Palatyn Renu Ludwik III Wittelsbach, arcybiskup Moguncji Jan II z Nassau, arcybiskup kolonii Fryderyk III z Sarverden oraz arcybiskup Trewiru Werner z Falkensteinu. Koronował się w Akwisgardzie 8 listopada 1414 roku. Akwisgard to na terenie Niemiec miasto, z którego siedzibę swoją zrobił Karol Wielki. Jak widzimy, na cesarza rzymskiego elektorat składał się jedynie z Niemców. Tak. Dzięki małżeństwu Jagiełły z Jadwigą, córką króla węgierskiego oraz polskiego Ludwika Węgierskiego z dynastii Andegaweńskiej, to jego potomkowie mogli w przyszłości ubiegać się o koronę Węgier. Po śmierci Zygmunta Luksemburskiego w 1438 roku, a nie posiadającego potomka męskiego, tron na Węgrzech objął jego zaufany dworzanin z dynastii Habsburgów, Albrecht II Habsburg. Po zaledwie rocznych rządach zmarł nagle na chorobę, przypuszczalnie na czerwonkę, podczas najazdu Imperium Osmańskiego na Bałkany. Wdowa po Albrechcie była już w tym czasie w ciąży, lecz pomimo tego Sejm Węgierski na króla Węgier wybrał Władysława III, w tym czasie już króla polskiego, syna Jagiełły, aby wspólnie powstrzymać semickich islamistów z Imperium Osmańskiego Turków. I tutaj, żeby łatwiej to zobrazować, te nazwiska, mamy dynastię, mamy dwa dynastie Jagiełłów, jagiellońską.
tu w powiększeniu. I tutaj Jagiełło, Jadwiga, mowa tu o Jadwidze Andegaweńskiej, Władysławie II Jagiełłę i jego synu Władysławie II Barańczyku. Widzimy, tu mamy Władysława II i tu mamy, przepraszam, Władysława III Barańczyka. Drugiego Władysława będziemy mieli tu jako syna Kazimierza IV, Władysław II i Władysław II. To Jagiełło, Jagiellończyk, Władysław II, który był synem Olgierda, który przejął władzę w Polsce, on też na początku nazywał się Jagiellończyk. Dopiero w późniejszym okresie, aby rozróżnić tych dwóch władców, bo jeden i drugi był jako Władysław II, dla odmiany wprowadzono jemu nazwę Jagiełło. W tym momencie Rzeczpospolita odzyskała znaczną część ziem Scytów i sięgała dzięki temu ponownie już aż po Dunaj. Władysław III Jagiellończyk, czyli Wareńczyk, nazwa Wareńczyk wprowadzona właśnie w XIX wieku, był wówczas tytułowany jako z Bożej łaski król Polski, Węgier, Dalmacji, Chorwacji, Raszki, Bułgarii, Slawonii, ziemi krakowskiej, sandomierskiej, łęczyckiej, sieradzkiej, Kujaw, pan i dziedzic Pomorza i Rusi, najwyższy książę Litwy. Niestety Elżbieta, wdowa po zmarłym królu Albrechcie, urodziła syna Władysława Pogrobowca. Nazwa właśnie bierze się z tego, że on się urodził, jak już jego ojciec nie żył, dzięki któremu można władcy niemieccy chcieli utrzymać władzę na Bałkanach. Doprowadziło to do dwuletniej wojny domowej na Węgrzech, powodującej straty po obu stronach konfliktu, a w konsekwencji do uszczeplenia siły militarnej Rzeczpospolitej, mającej wówczas powstrzymać napór Imperium Osmańskiego. Po roku przygotowań Władysław był gotowy do walki z Turkami i zaraz po żniwach roku 1443 rozpoczął zbrojną wyprawę. Pierwsze poważne starcie miało miejsce 3 listopada 1443 roku pod Aleksinak, to jest w dzisiejszej Serbii, gdzie wojska tureckie zostały rozbite. 1 grudnia zdołał zająć i spalić Sofię, a 12 dni później wygrał starcie pod Zlatnicą, lecz nie był tam w stanie całkowicie przełamać tureckich pozycji obronnych w bitwie z 15 grudnia. Następnego dnia rozpoczęto odwrót w kierunku Melstnicy, gdzie 24 grudnia odniesiono kolejne zwycięstwo nad Imperium Osmańskim. 2 stycznia wojska tureckie doznały klęski w wąwozie Konowica. Wyprawa ta zakończyła się sukcesem i 12 czerwca 1444 roku doprowadziła do podpisania 10-letniego rozejmu w Segedynie, dziś południowa część Węgier, w ramach którego sułtan Murad II miał opuścić Serbię oraz oddać Węgrom i Serbom 24 zajęte wcześniej zamki naddunajskie. Rzeczpospolita stanowiła wówczas największą potęgę w całej Europie, która jako jedyna była w stanie powstrzymać ekspansję semickiego islamu. Czy Cesarstwo Rzymskie Niemieckie było wówczas całkowicie bezradne w obliczu odradzającej się potęgi nacji scytyjskiej, Słowian, a jeszcze do niedawna zniewolonych? Początkowo sądziłem, że zaledwie 20-letni Władysław nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, iż współczesne jego cesarstwo rzymskie, niemieckie, stworzone zostało przez takich samych Semitów, jacy tym razem pod sztandarem islamu rozpoczęli budować Imperium Osmańskie. Dlatego, że jeszcze tego samego roku, co podpisał układ z Turkami, to dał się on namówić legatowi papieskiemu Juliana Cesariniego na zerwanie tego rozejmu i ponowną wyprawę przeciw Muradowi II, otrzymując z Rzymu obietnicę pomocy floty burgundzkiej i weneckiej, co okazało się całkowitym kłamstwem. Dlaczego stolicy apostolskiej tak zależało na ataku Władysława na Turków? Obietnica udziału floty weneckiej z pewnością mogła być związana z tym, że w tym czasie papieżem był Eugeniusz IV, urodzony właśnie w Wenecji, pochodzący z zamożnej rodziny weneckiej. Eugeniusz IV obrady soboru z 10 stycznia 1439, czyli niespełna 5 lat wcześniej, przeniósł z Florencji, argumentując to problemami finansowymi i niebezpieczeństwem zarazy. To jest dosyć istotny wątek, że miał problemy finansowe. Dlaczego? Za chwilę się dowiemy. Ale papież we Florencji przebywał już od roku 1434, kiedy wybuchła rebelia antypapieska wywołana w głównej mierze odebraniem majątków kościelnych rodzinie Kolonów, jedna ze starych dynastii rodowitych Rzymian. Jeszcze w roku 1437 na sobór mieli zjechać się dostojnicy bizantyjscy, czyli ze wschodniego cesarstwa rzymskiego, w celu zaproponowania pojednania między kościołami katolickim a prawosławnym oraz prosić o pomoc w walce przeciw
Imperium Osmańskiemu. W 1439 roku na soborze we Florencji doszło do zawarcia unii kościelnej z kościołem prawosławnym bizantyjskim, co spowodowało znaczną odbudowę wizerunku papieża, zwłaszcza że Bizantyjczycy uznali prymat papieża i poprawność formuły filioque o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i Syna. Nieoczekiwanie pierwsza wyprawa Władysława przeciw Turkom zbiegła się w czasie właśnie z powrotem Eugeniusza IV do Rzymu, gdzie miał miejsce kolejny sobór. Czy więc pierwsza wyprawa Władysława tylko przypadkowo pomogła utorować drogę Eugeniuszowi do powrotu do Rzymu? Zawarcie 10-letniego rozejmu Rzeczpospolitej z Imperium Osmańskim poważnie zagrażało wówczas jedynie Cesarstwu Rzymskiemu, niemieckiemu, oraz całkowicie nie wliczyło możliwość wsparcia Bizancjum w odzyskaniu swoich ziem w Rzymskim Cesarstwie Wschodnim, później zwane jako bizantyjskie. Co ważne, współcześnie wyprawę tą nazywa się krucjatą chrześcijańską, ale całkowicie co innego można wywnioskować po tym, że armia krzyżowców składała się głównie z sił polskich i węgierskich. Dodatkowo były tam posiłki czeskie, papieskie, bośniackie, chorwackie, serbskie, bułgarskie, wołoskie. Tutaj to są romskie, nie mylić z włoskimi z Italii. Tak. Wołoskie. Mołdawskie i ruskie, czyli z Bałkan. Skoro była to krucjata chrześcijańska, to dlaczego nie widzimy tutaj głównych przedstawicieli nazywających samych siebie w tym okresie mianem obrońców wiary chrześcijańskiej, jak Sasów i Rzymian, czyli Niemców, Habsburgów, czyli Austriaków, czy też Oldenburgów i Wittelsbachów, Dania i Szwecja w tym okresie panujących. Owszem, była zorganizowana krucjata chrześcijańska przeciw Turkom, zwana Nikopolitańską, tyle że to było 47 lat wcześniej, w roku 1396 i wówczas pod dowództwem Zygmunta Luksemburskiego, tego, który potem później został cesarzem, a zakończyła się totalną klęską pod Nikopolis, co istotne była uważana za jedną z największych wypraw i zarazem uznawana za ostatnią międzynarodową wyprawę krzyżową. Więc wyprawa Władysława nie mogła być krucjatą chrześcijańską, skoro tamta była uznana jako ostatnia. 4 sierpnia Władysław III zerwał rozejm, a we wrześniu wyruszył w stronę Edirne. Dziś leży w granicach europejskiej części Turcji. Flota wenecka miała zablokować cieśninę Bosfor, tu mamy cieśninę Bosfor, i Dardanele, czyli Hellespont, czyli z tej strony, by nie dopuścić do przeprawy większych sił tureckiej armii na kontynent europejski. Czyli odcinając te dwa miejsca, kontynent europejski jest od Turcji wówczas odcięty. Tymczasem to właśnie flota wenecka nie tylko nie zablokowała obu cieśnin, ale wręcz pomogła za opłatą liczoną od jednego żołnierza przeprawić armię turecką na drugą stronę. Więc oni zrobili na tym biznes jeszcze. Od południa, a weźmy pod uwagę, że papież był w tym momencie pochodzenia weneckiego. Z Wenecji był. Ale to, że był spisek, za chwilę wykaże nam wszystko to, co było związane z tą bitwą. Od południa do Konstantynopola i Albanii miały wyruszyć wojska cesarza bizantyjskiego Jana III Paleologa i dołączyć do armii Władysława, co także nie zostało wykonane, czyli z Bizancjum i od strony Albanii miały wyruszyć wojska cesarza wschodniego, w zasadzie któremu to jemu najbardziej zależało na tym, żeby rozbić Turków. Tymczasem on w ogóle nie wysłał wojska. Władysław III Jagiellończyk jeszcze we wrześniu dobył z marszu Widyń, a w kolejnym miesiącu Szumen, by 6 listopada zająć Prowadię, miejscowość niecałe 50 km na zachód od Warny w Bułgarii. Władysław zbyt późno jednak miał się dowiedzieć o zdradzie i zarządzić odwrót, gdyż wojska tureckie zdążyły już stanąć jemu na drodze od północy w okolicach nadmorskiej miejscowości Warna. 60 tysięcy Turków uderzyło na około 20 tysięcy wojsk koalicji, nie dając im najmniejszych szans. W bitwie tej zginąć miał król polski i węgierski, Władysław III Jagiellończyk, którego głowę sułtan jako trofeum miał zachować. Więc możemy przeczytać. Janczar imieniem Kodża Hazer dzielnym natarciem ranił mu konia, zwalił na ziemię wychowańca piekła. Uciął nikczemną głowę i przynosząc ją Podyszachowi pochwały, względy i hojną nagrodę osiągnął. Głowa nieszczęsnego króla posłaną została do Brusy,
przedtem stolicy państwa, aby na widok pospolitego ludu była tam wystawiona. Dla zachowania od zepsucia w miodzie była zatopiona. Po klęsce pod Warną Europa nie chciała uwierzyć w śmierć Władysława. Wysłano m.in. wysłannika z Wenecji, znowu z Wenecji, któremu w Stambule okazano zakonserwowaną głowę męską. Miała ona jednak jasne kędziory, a król był ciemnowłosy, czarnogłowy. Mimo poszukiwań ciała króla nie odnaleziono. Dlaczego takie ważne było potwierdzenie śmierci Władysława? Bo nie miał on jeszcze ani potomka, ani też żony niezbędnych do sukcesji. Był władcą największego wówczas obszaru w Europie. Czy śmierć Władysława nie była czasem z góry już zaplanowana? Czy ponownie to jest jedynie przypadek, że nie tylko zawiedli Wenecjanie, ale i również cesarz bizantyjski, dla którego przecież rozbicie wojsk Turków miało być ratunkiem przed nową semicką wiarą, islamem? W konsekwencji tego najwięcej zyskało na tym cesarstwo rzymskie, niemieckie, bowiem za jednym razem pozbyli się zagrożenia w postaci rosnącej w Europie potęgi i dominacji dynastii Jagiellonów, której być może początkowo nie mogli być do końca pewni, a także w wyniku tego ledwie 9 lat później, bo 29 maja 1453 roku upadł Konstantynopol i tym samym definitywnie już znika wschodnie cesarstwo rzymskie, zwane Bizancjum, bądź co bądź niejako konkurencja religijno-zachodniego cesarstwa rzymskiego, niemieckiego, a potocznie zwanego cesarstwem rzymskim. Początkowo sądziłem, że Jagiellonowie byli pochodzenia słowiańskiego, którzy zostali jedynie przykupieni przez czarnogłowych i przyciągnięci na ich stronę. Jednak informacja o tym, że wysłannik wenecki spodziewał się umrzeć głową czarnogłowego, całkowicie temu wyprzeczyła. W świetle tego znacznie bardziej zaczęły być realne istniejące pogłoski o tym, że Władysław III Jagiellończyk wcale nie zginął w bitwie i że przeżył. Według portugalskiej plotki król zdołał uciec z pola bitwy pod Warną pod imieniem Henryka Alemano, czyli Henryk Alemańczyk, zwanym także jako książę Polak, prince Polaków. Rycerz świętej Katarzyny z góry Synaj dotarł do Portugalii i osiadł w posiadłości Magdalena do Mar na Maderze, a którą miał otrzymać od księcia Henryka Żeglarza. Tam miał się ożenić, doczekać potomka i zginąć na morzu, dożywając ponad 40 lat. W istocie miał 20 lat, jak ewentualnie zginął w bitwie. Rozwinięciem tego mitu było twierdzenie, że poślubiona na Maderze kobieta była szlachcianką, Enes João dos Reis Gomes, a ich synem był sam Krzysztof Kolumb. Żaden rodowity Słowianin nie mógłby się nigdy określać mianem rycerza świętej Katarzyny z góry Synaj. Dlaczego? Dlatego, że klasztor świętej Katarzyny z góry Synaj znajdował się na Półwyspie Arabskim u podnóża właśnie góry Synaj i zbudowany został jeszcze w czasach Imperium Rzymskiego przez matkę cesarza Konstantyna I Wielkiego, panującego w latach 306-337 naszej ery. Od VII wieku znajdował się w rękach Arabów, a jego nietykalność została zagwarantowana na piśmie przez samego Mohameda w roku 625. Zatem dostęp do niego mieli jedynie czarnogłowi chrześcijanie. Wyjaśniałoby to wówczas także to, dlaczego akurat podawałby się za osobą pochodzenia niemieckiego, Alemana. Francuzi do dnia dzisiejszego na Niemców mówią Alemanie. Kolejnym ogniwem w zagadce plotki portugalskiej jest postać Henryka Żeglarza. Henryk Żeglarz swój przydomek otrzymał kilkaset lat po śmierci, choć nigdy nie pływał na statkach. Miało to jedynie związek z tym, że uznany został patronem rozwoju floty portugalskiej i odkryć geograficznych oraz tym, że był założycielem pierwszej akademii morskiej na świecie. Był synem króla Portugalii Jana I Dobrego z dynastii Avis. Jednak nazwę tej dynastii utworzył dopiero on sam wraz z zakonem o tej samej nazwie. Tymczasem jego ojcem był Piotr I Sprawiedliwy z dynastii burgundzkiej. Dziwnym zbiegiem okoliczności obok floty weneckiej to właśnie flota Burgundczyków miała zawieść Władysława. Dynastia burgundzka w istocie była kontynuacją dynastii Kapetyngów, jako jej boczna gałąź, a począwszy od Hugo Capeta, króla Franków w latach 987-996, Hugo z linii ojca z dynastii Robertynów, królów Franków zachodnich, późniejszych Niemców, a jego matką była Jadwiga Saska, córka króla Niemiec, zwanych wówczas Regnum Teutonicum. Był taki okres, gdzie Niemcy podawali się jako, nazywali się Teutonami. Henryka I Ptasznika z dynastii Ludolfingów, nazywana również Saską lub Ottońską. Dynastia Ludolfingów to jest jedna z podstawowych dynastii niemieckich.
Zatem nie ma najmniejszych wątpliwości, że Henryk Żeglarz wywodził się z rodu kluczowych dynastii czarnogłowych. Nie ma więc przeszkód, by mógł faktycznie uczestniczyć w intrydze i mistyfikacji śmierci Władysława Jagiellońskiego. Kolejna postać w układance to jego ewentualna żona Enes João dos Reis Gomes. Niestety nie została ona odnotowana w żadnych historycznych przekazach. Ślad się całkowicie urywa w jej odniesieniu. Smaczku całej sprawie dodaje to, że pochodzenie Kolumba, które mogłoby całkowicie już rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości i uciąć już jakiekolwiek spekulacje w tej kwestii, to po dziś dzień jest oficjalnie nieznane. Oficjalnie istnieje co najmniej kilka różnych wersji pochodzenia Kolumba. Co istotne, to, że również rok jego urodzenia, a więc 1451, w pełni wpisuje się w portugalską legendę, gdyż Władysław II Jagiellończyk miał zginąć w roku 1444 w wieku 20 lat, a wedle legendy dożyć miał ponad 40 lat, nim zginął na morzu, a więc miałoby to miejsce dopiero po roku 1464, kiedy to Kolumb miał już 13 lat. Więc po co byłaby ta cała maskarada? Armia, i tu znowu możemy przeczytać odnośnie oficjalnych źródeł, armia węgierska była słabo uzbrojona i źle zorganizowana. Nie było tam prawie wcale piechoty, nie licząc 100 do 300 czeskich najemnych strzelców. W skład armii wchodziło prawdopodobnie również około 100 wozów z załogą. Pozostałą część stanowiła ciężka jazda, głównie siły królewskie i zagraniczni najemcy, jak również pewna liczba szlacheckich i biskupich chorągwi. Świadczy to o tym, że armia ta składała się głównie z doborowych jednostek dobrze wyszkolonego rycerstwa, a nie źle zorganizowana, wyszkolonego rycerstwa jazdy konnej. Przyrównać je można do współczesnych zagonów pancernych, stanowiącą elitę polskiej szlachty. Ponad połowa wojsk polsko-węgierskich została zgładzona. Jan Hunyadi zdołał zebrać resztę wojska i powrócić do kraju. Jest w domyśle Węgier, on był Węgrem. Tam przygotował obronę i zatrzymał pochód wojsk tureckich. Pozbycie się w jednej chwili tak dużej ilości słowiańskiej elity na długo oddalało jakiekolwiek zagrożenie od wschodniej granicy Cesarstwa Rzymskiego. Hunyadi to bohater narodowy Węgrów, pogromca Turków w bitwie pod Belgradem, zwany przez nich przeklętym Jankiem. No i mnie też ciekawe. Tak? I mnie też ciekawe, ten mówię. Tu mamy herb Hunyadiego. To, że większość szlachty polskiej nie chciała w Polsce niemieckiego męża dla przyszłej królowej Jadwigi, może świadczyć o tym, że mariaż z dynastią Jagiellonów, władającą wówczas pogańską Litwą, mógł być w ich oczach możliwością uwolnienia się od podległości Anglosasom i ich cesarstwu rzymskiemu, niemieckiemu. Zapewne tak, jak ma to miejsce współcześnie, musieli sądzić, że Władysław, jego prawdziwe imię to Jogaila, syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda, czyli Algirdasa, to jest prawdziwe jego imię, Gediminowicza, pochodzić będzie z rdzennego rodu słowiańskiego, czyli scytyjskiego. I tutaj się przeliczyli, bowiem wszystkie ślady i poszlaki wskazują jednoznacznie, że Jagiellonowie nie mogli być Słowianami, lecz istotnie czarnogłowymi, jak jednoznacznie wskazywał już na to tekst w odniesieniu do identyfikacji przez wysłannika weneckiego głowy zabitego Władysława. Olgierd Gediminowicz był synem Gedymina. Co ciekawe, za swojego panowania prowadził on już pertraktację z kościołem katolickim oraz prawosławnym w sprawie przyjęcia chrztu, a w zasadzie ponownego jego przyjęcia. Bo okazuje się, że Litwa wcześniej miała już przyjęty chrzest i było chrześcijaństwo. Na krótki okres czasu jak gdyby wróciła do pogaństwa. W 1375 roku doprowadził do tego, by patriarcha Konstantynopola ponownie utworzył metropolię litewską, samodzielną prowincję kościelną obejmującą struktury prawosławne w Wielkim Księstwie Litewskim. Jednak istotniejsze wydaje się to, że po objęciu tronu Polski przez Władysława Jagiellę, Siemowit IV, Siemowit zwany z dynastii Piastów, który początkowo po śmierci Kazimierza Wielkiego, ostatniego władcy z królewskiej dynastii Piastów, był konkurentem Jadwigi Andegaweńskiej do korony Polski, a następnie konkurentem Jagiełły do jej ręki, niespodziewanie otrzymał od niego posiadłość lenną na Rusi Halickiej oraz rękę jego siostry Aleksandry Olgierdówny. Czyli został wysłany dużo dalej na wschód i dostał całkiem niezły, jak gdyby rekompensatę. Łapówę dostał.
W istocie ród Olgierda Gedyminowica, ojca Władysława Jagieły, wydaje się, jakby wówczas zaczął się mocniej integrować z Czarnogłowymi, bowiem jego kolejna córka Katarzyna wyszła za mąż za księcia maklemburskiego Jana II z niemieckiej dynastii maklemburskiej, a wywodzącej się od Przybysława, wiernego sługi saskiego władcy Henryka Alwa, księcia Saksonii i Bawarii z niemieckiej dynastii Welfów. Znowu możemy przeczytać. Za czasów Przybysława ziemia obodrzycka zaczęła powoli tracić słowiański charakter. W wyniku licznych wojen i powstań Słowian przeciw Sasom tereny obodrzyców zaczęły pustoszeć. Zwróćcie uwagę tutaj na to zdanie. Powstań Słowian przeciw Sasom. A w wielu miejscach ci sami historycy próbują dowodzić, że Sasi są Słowianami. To sami przeciwko sobie powstanie robią. I tu jest, w tym zdaniu jest oddzielenie. Co innego są Słowianie, co innego Sasi. Co jeszcze ciekawe jest, to Przybysława, z Przybysława zrobiono Słowianina. I za chwilę dojdziemy, gdzie i w którym miejscu. Był to bowiem początek kolonizacji niemieckiej poprzez zakładanie klasztorów i przez osiedlanie się kolonistów. Jego następcą został jego syn Henryk Borwin I, ożeniony z Mechtyldą, córką Henryka Lwa z dynastii Welfów, czyli z córką pana swego ojca. Zadziwiające jest to, że z tego Przybysława zrobiono syna Niklota. Dlaczego? A Niklot to jedyny słowiański władca, który pokonał wyprawę krzyżową i powstrzymał przymusową niemiecką akcję chrystianizacji Słowian. W 1129 stał na czele zbuntowanych wschodnich plemion obodrzyckich, to jest obodrzywców właściwych. Po co w ogóle takie sformułowanie, obodrzyccy właściwi? Ano dlatego, że właśnie te już wtedy pojawiały się te kradzież tożsamości. Tak, tak. Mamy obodrzyców i obodrzyców właściwych, czyli chrześcijan, Słowian i niesłowian, i Warnów. Przeciwko narzuconemu przez cesarza Lotara III z Supplinburga księciu Kanutowi Lawardowi. Wzięty do niewoli został osadzony w twierdzy Szlezwik i wypuszczony dopiero po uznaniu Kanuta za władcę obodrzyców. Czyli wtedy już Kanut był uważany za obodrzyca, bo był władcą obodrzyców, ale to nie był ten właściwy, prawda? Czyli nie był Słowianinem. O płaceniu okupu i daniu za siebie zakładników. Po zamordowaniu Kanuta Lawarda w 1131 Niklot został ponownie obwołany księciem obodrzyców, a także Warnów. I znowu możemy przeczytać, że wobec zdecydowanej wrogości Niklota w stosunku do wprowadzonej na mocy pokoju dubińskiego organizacji kościelnej na jego ziemiach nie doszło do napływu księży chrześcijańskich do jego państwa. Czyli ewidentnie on walczył z chrześcijaństwem, nie chciał się poddać chrztu, cały czas walczył o swoją wiarę. Zginął w czasie bitwy pod Orłem, dziś w Wurle, około Butzow w Mecklenburgii, w Niemczech, w 1160 roku podczas najazdu Henryka Lwa na jego ziemię. Czyli próbował go spacyfikować Henryk Lew i wtedy Niklot został zabity. I teraz co ciekawe, co możemy przeczytać oficjalnie od historyków, zajęte tereny stały się lennem niemieckiego księcia, które nadał synom poległego władcy Słowian, Przybysławowi i Wracisławowi. Od jego syna Przybysława, czyli Przybysław, wywodzi się dynastia książęca panująca w niemieckiej Maklemberki aż do roku 1918. Pytanie jest tylko pierwsze, zasadnicze. Dlaczego więc imię Przybysława sugeruje to, że był on przybyszem? Przybysław przybył, a nie był tam na ziemi. I dlaczego miałby coś robić wbrew swojemu ojcu, Niklotowi, który zwalczał do samego końca, a nie tak jak Przybysław był jak gdyby parobkiem Henryka Lwa. Co więcej, byłby to jedyny przypadek rządzenia na ziemiach niemieckich słowiańskiego władcy rodu i to aż do czasów z okresu I wojny światowej. Ostatnim z dynastii maklemburskiej był Fryderyk Franciszek Michał Wilhelm Mikołaj Franciszek Józef Ernest August Jan Mecklenburg Schwerin, właściwie to jest Friedrich Franz Michel Wilhelm Nikolaus Franz Józef Ernst August Hans Herzog zu Mecklenburg, urodzony 22 kwietnia 1910 roku w Schwerin.
Zmarł 31 lipca 2001 roku w Hamburgu. Był to ostatni następca tronu i ostatni męski potomek dynastii panującej w księstwie Mecklenburg-Schwerin. Syn wielkiego księcia Fryderyka Franciszka IV i jego żony księżniczki Aleksandry Hanowerskiej. Fryderyk Franciszek wstąpił do SS i w 1936 roku został promowany do rangi Hauptsturmführera, czyli po naszym kapitana. W 1944 roku służył w elitarnej jednostce Waffen-SS, która mordowała ludzi na potęgę. Po wojnie Fryderyk Franciszek zamieszkał we Frankfurcie i w Düsseldorfie, pracując jako kupiec, a później w Hamburgu. Zbrodniarz hitlerowski. Wracając już do ojca Władysława Jagieły, to najmłodsza córka Olgierta Jadwiga została żoną księcia oświęcimskiego Jana III z dynastii Piastów. I ponownie jak w przypadku Cymbarki Mazowieckiej mamy tutaj do czynienia z wywodzącym się w prostej linii od księcia Polski Bolesława Krzywoustego. Jednak cofając się do kolejnego pokolenia przodków Jagieły, to okazuje się, że i już wcześniej jego przodkowie łączyli się z Piastami, bowiem siostry Olgierda, a córki Gdymira wychodziły za mąż właśnie głównie za przedstawicieli rodu Piastów. Najstarsza Elżbieta była żoną księcia płockiego Wacława z dynastii Piastów mazowieckich, wywodzących się bezpośrednio od Bolesława Krzywoustego. Czyli Bolesław Krzywousty, ojciec Kazimierza Sprawiedliwego, ojciec Konrada I Mazowieckiego, ojciec Siemowita I, ojciec Bolesława II Mazowieckiego, który był ojcem właśnie Wacława. Aldona Anna była żoną samego króla Polski Kazimierza Wielkiego, który wywodził się z dynastii Piastów, ostatniego zresztą króla. Eufemia była żoną Bolesława Jerzego II, także z dynastii Piastów, wywodzącego się również bezpośrednio od Bolesława Krzywoustego, ojca Kazimierza II Sprawiedliwego, Konrada I Mazowieckiego, ojca Siemowita I, a ten z kolei ojcem był Bolesława II Mazowieckiego, jako ojciec Trojdena I, Trojdena tego, co miał smoka w herbie, czyli Piasta, a ten z kolei ojcem Bolesława właśnie Jerzego II. Czyli oznacza to, że wyszła więc za syna brata męża swojej siostry Elżbiety, czyli bracia Wacław i Trojden, a Bolesław to syn Trojdenta. Trojdena, proszę. Helena była żoną księcia Kozielskiego Andrzeja. Najmłodsza Koźle mieściło się, jest to miejscowość na Opolszczyźnie, mieściło się w strukturach ziem należących do Piastów. Najmłodsza Augusta Anastazja była żoną wielkiego księcia moskiewskiego Siemiona Dumnego z dynastii Rurykowiczów. Dynastia Rurykowiczów to pierwsza dynastia nadzorców na Rusi, czyli wcześniej ziemie te nie nosiły takiej nazwy, nim ród ten nie przybył w te strony. Taki jak Piastowie w Polsce, przemyślidzi w Bohemii, w Czechach, a Arpadowie w Panonii, czyli na Węgrzech. I teraz możemy przeczytać. Rzekli Rusi, Czudowie, Słowianie, Krywicze i Wesowie, ziemia nasza wielka jest i obfita, a ładu w niej nie ma. Pójdźcie więc rządzić i władać nami. I wybrali się trzej bracia z rodami swoimi, wzięli z sobą wszystką Ruś i przyszli do Słowian. Najprzód i obwarowali gród Ładogę i osiadł Ruryk, najstarszy w Ładodze, a drugi Sineus w Białym Jeziorze, a trzeci Truwor w Izborsku. Od tych waregów nowogrodzianie nazwani zostali Rusią. I są dziś ludzie nowogrodzcy rodu Warekskiego, a pierwej byli Słowianami. Po dwóch zaś latach umarł Sineus i brat jego Truwor. Objął Ruryk sam wszelką ziemię i przyszedłszy nad Ilmeń, obwarował gród nad Wołchowem i nazwał go Nowogród. I osiadł w nim jako książę i rozdawał dostojnikom swoim włości i grody. A w tych grodach Waregi są przybysze, zaś pierwsi osadnicy są w Nowogrodzie Słowianie. To jest cytat z powieści minionych lat mnicha Nestora z początku XII wieku. Czyli tu jasno z tego wynika, że ziemie te należały do Słowian, gdzie przyszli Waregowie, którzy nazwali się później Rusią, Rusami. Czyli oni są i przejęli. Co jeszcze jest istotnego? Jest parę wątków. Drugim ważnym wątkiem jest to, że kiedy oni tu przyszli, kiedy on tutaj osiadł, to rozdawał dostojnikom swoje włości i grody. To musimy zapamiętać, bo taką sytuację będziemy później mieli przez kolejne 300 lat.
Co istotne, Giedymin, ojciec Olgierda, panujący w latach 1316-1341, miał już sam utrzymywać kontakty z papiestwem, któremu obiecywał parokrotnie przyjęcie chrztu. Podjął także uwieńczone powodzeniem zabiegi o utworzenie odrębnej prawosławnej metropolii litewskiej. Przed Giedyminem panował Witenes, określany mianem brata Giedymina. Zadziwiające jest to, że w istocie był on całkowitym przeciwieństwem Giedymina, gdyż w okresie swego panowania 1295-1316 wielokrotnie najeżdżał i grabił włości piastów na Kujawach i Mazowszu. Zabił w bitwie po napadzie na Łęczycę księcia Brzeskiego i Łęczyckiego Kazimierza II Łęczyckiego z dynastii Piastów. Był to młodszy brat Władysława Łokietka. Więc widzimy, tak jak Giedymin łączył się z rodem Piastów, tak Witenes, on ich zabijał. Był ich wrogiem. A mimo to został wskazany jako brat jego. Co istotne, nieco odmienną chronologię przedstawia latopis litewski zwany jako latopis Wychowca. Wymienia on Witenewa nie jako brata, ale jako ojca Giedymina. Lecz co ważne, to imię Witenew, prawdopodobnie to jest ten Witenes, nie było jego prawdziwym, gdyż miał się on wcześniej nazywać Airagoiła, kiedy przygarnąć miał go Trojden, pierwszy, ostatni władca Litwinów z herbu Kitowrasu. Z innych źródeł wiadome jest, że ojcem Witenesa, tego, który walczył z zakonem, był Butywid, ale Giedymin jest już określany jedynie jako prawdopodobnie syn Butywida. Ważną wskazówką mogą być latopisy ruskie, które w roku 1289 wymieniają dwóch równoległych władców, Budykida i Budywida. Tymczasem źródła krzyżackie wzmiankują w 1290 roku o władcy Budegejde oraz o nieznanym królu Maeseke. Źródło to przez przypadek występujące ujawnia nam prawdopodobnie istniejące przesunięcie kilkudziesięcioletnie, bowiem wiadome jest, że w latach 1253-1263 na Litwie panował jedyny znany w historii król Mendog, po litwińsku Mindaugas. Mielibyśmy rozbieżność o co najmniej 27 lat, a zaskakujące jest to, że takie przesunięcie dla Łokietka umieszcza go wówczas w czasach kataklizmu, czyli z lat 1306-1333 na 1333-1360, czyli wyjaśniałoby to, przed czym i gdzie chował się on w jaskini. A jego formację, co zaskakujące, z roku 1320 przesunęłoby na rok 1347. Czyli a rok 1347 według kalendarza bizantyjskiego to jest rok 1348 już według kalendarza gregoriańskiego. Czyli jest o rok przesunięcie. No nie spełny, bo to od września się zaczyna, więc wyglądałoby wówczas na to, że Łokietek koronował się w momencie kataklizmu, po kataklizmie, kiedy udało mu się uwolnić. W zasadzie próbować przejąć władzę dla siebie już spod Niemców, jako Piast. Bitwa pod Durbem 13 lipca 1260 roku. I czytamy, pomiędzy połączonymi siłami inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego pod dowództwem mistrza krajowego Burcharda von Hornhausena i krzyżaków pod dowództwem marszałka pruskiego Henryka Botella z dowodzącymi przez poganina Treniotę, siostrzeńca Mendoga Żmudzinami i Litwinami. Dlaczego w ogóle doszło do starcia? Żmudzini nie chcieli się pogodzić z narzuconą im chrystianizacją i uprzednią decyzją Mendoga o podarowaniu Żmudzi zakonowi inflackiemu. Interesujące jest to, że siły niemieckich zakonów wspierane były przez wojsko księcia mazowieckiego Siemiowita I z dynastii Piastów. Chciałem jeszcze dopowiedzieć taką ważną rzecz, że do tej pory to, co tutaj przedstawiamy, wygląda może pozornie za nieważne, ale to wszystko się wiąże, dlatego jest to troszeczkę materiał, ale to wszystko się wiąże z rozbiorami, bo dopiero wtedy, kiedy ten materiał zobaczymy w całości, dopiero będziemy w stanie zrozumieć, skonkludować całość, skąd to wszystko się wzięło, przyczynę tego wszystkiego, prawda? Nie zrozumiemy tego, dopóki nie poznamy w pełni wszystkich relacji, że w zasadzie to cały czas, czego się nie dotkniemy, będziemy szli w przeszłość, dochodzimy cały czas do jednej nacji. Cały czas. I teraz bitwa pod Durbem 13 lipca 1260 roku. I możemy przeczytać. Pomiędzy połączonymi siłami inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego pod dowództwem mistrza krajowego
Burcharda von Hornhausena i Krzyżaków pod dowództwem marszałka pruskiego Henryka Botela z dowodzonymi przez Poganina Trenione, teoretycznie siostrzeńca Mendoga, Żmudzinami i Litwinami. Dlaczego w ogóle doszło do starcia? Żmudzini nie chcieli się pogodzić z narzuconą im chrystianizacją i uprzednią decyzją Mendoga o podarowaniu Żmudzi zakonowi inflackiemu. Interesujące jest to, że siły niemieckich zakonów wspierane były przez wojsko księcia mazowieckiego Siemiowita I z dynastii Piastów, prawnuka Bolesława Krzywoustego, Konrada I Mazowieckiego, czyli interwencja szła z Polski, łącznie razem z zakonem krzyżackim. A więc widać tu, znowu przez inny wątek, z innych źródeł, widzimy, że Piastowie współpracowali cały czas z Krzyżakami. Nie jest tak, że myśmy walczyli z nimi cały czas. Przymierzone wojska zostały pokonane przez armię powstańców żmudzkich i litewskich, dowodzonych przez Treniota. W bitwie tej zginęli obaj wodzowie krzyżaccy. I znowu możemy przeczytać. Klęska ta stała się hasłem do wybuchu powstania antykrzyżackiego w Prusach, a także spowodowała zerwanie sojuszu z Krzyżakami przez Mendoga i jego powrót do pogaństwa. Bitwa, wszystko to, co na czerwono, to w zasadzie jest sprzeczne z logiką i z tym, co inne źródła za chwilę wykażą. Bitwa ta miała mieć także przykre następstwa dla księcia mazowieckiego Siemowita. W 1262 roku Mendog poprowadził odwetową wyprawę, karząc Siemowita za udział oddziałów mazowieckich w wyprawach krzyżowych na Żmudź. Mendog spustoszył Mazowsze, a książę mazowiecki stracił życie podczas walk o Jazdów. To trochę się tutaj nie zgadza. Dlaczego? Historia Mendoga jest historia Mendoga, jego odwet i powrót do pogaństwa całkowicie nie łączy się ze wszystkim w całość. Nawet to, że jego syn to wciwił, był dalej chrześcijaninem. Co więcej, jeżeli by Mendog wrócił do pogaństwa, to dlaczego miałby zostać ostatecznie zabity w spisku zorganizowanym przez zagorzałego przeciwnika chrześcijaństwa Treniota? Treniota zabił wkrótce także przedostatniego syna Mendoga, to wciwiła, a sam został w niespełna rok później zamordowany przez spiskowców z rodu Mendoga, po czym władzę na Litwie, Żmudzi i Rusi objął ostatni syn Mendoga, Wojsiłek, który wcześniej zdołał zbiec do Pińska na Rusi. Za chwilę wyjaśnimy, uda nam się to odplątać wszystko. Pierwsze, co musiał zrobić Wojsiłek po powrocie na Litwę, to jak czytamy, wspierany przez przybyłe z nim oddziały ruskie spacyfikował powstanie w Augsztocie, pokonał lokalnych kunigasów i ponownie zjednoczył Litwę. Innych buntowników wymordował. 3 lata później abdykował, a jeszcze trzeba wiedzieć to, że Ruś w tym czasie miała już przyjęty chrzest, więc spacyfikował pogan. 3 lata później abdykował z tronu, a sam wstąpił ponownie do klasztoru prawosławnego, choć z latopisu Bychowca jasno wynika, że klasztoru rzymskokatolickiego. Władzę w roku 1267 przekazał w ręce Szwarny, nomen omen z dynastii wspomnianych już wcześniej Rurykowiczów, czyli oddał Litwę Rusi. Mendog, aby zostać królem, to musiał być już ochrzczony. Wiadomo jest jedynie, że w roku 1251 otrzymał on chrzest z rąk biskupa chełmińskiego Heidenryka, urodzony w Saksonii, który w kwietniu 1246 otrzymał od wielkiego mistrza krzyżackiego dotację dla nowo powstałej diecezji chełmińskiej. Widzimy, polska ziemia chełmińska, niemiecki biskup Heinrich, wspierany przez urodzony w Saksonii, wspierany przez krzyżaków. Nie? Mamy dotacje unijne, no. Tak, dokładnie. Przez co dnia 17 lipca 1251 roku wydana została zgoda papieża Innocentego IV. Co ważne, był to papież kościoła rzymskokatolickiego na koronację. A więc Mendog nie był wyznania prawosławnego, musiał być rzymskokatolickiego, bo na zgodę na koronację dał papież rzymskokatolicki. Mamy więc ścisłe powiązania Piastów, zakonu krzyżackiego i Mendoga. W całej tej układance nie pasuje już tylko jedynie interwencja Mendoga na Mazowszu przeciw władcy z rodu Piastów. I jest też tego wyjaśnienie.
Kluczem do tej zagadki okazał się Konrad II Czerski, który był synem zabitego podczas litewskiej wyprawy odwetowej Siemowita I Mazowieckiego, a więc z dynastii Piastów. A on sam trafił na 2 lata do niewoli litewskiej. I możemy przeczytać. Na kartach historii Konrad po raz pierwszy pojawia się w roku 1262 w związku ze sprawą napadu na Mazowsze wojsk litewskich pod dowództwem Trojnata, nie Mendoga. I tu znowu widzicie, jak historycy to zmiksowali? To nie Mendog mścił się, a Trojnat. To całkowicie zmienia postać rzeczy i wyjaśnia wszystko to, co miało miejsce. Była to zemsta Trojnata, czyli też znanego jako Trejmiot, na Siemowicie za udział jego w wyprawie zbrojnej przeciw niemu, zapewne wówczas jeszcze jako powstańcowi, na Litwę, gdzie Trejmiota rozgromił najeźdźców we wspomnianej wcześniej bitwie pod Durben, w której tylko Siemowit z głównodowodzących zdołał zbiec. On po prostu już dokonał odwetu i dokańczając już, żeby nikt nie uszedł z najeźdźców z życiem. Siemowit wraz z krzyżakami nie atakował Mendoga, a raczej miał go wspierać w walce z rebelią słowiańską i antychrześcijańską, na czele której stał właśnie Trejmiota. Rebelia, która rozlała się na Prusy po tym, jak Trejmiota odniósł spektakularne zwycięstwo w bitwie pod Durben, co musiało zostać postrzegane za możliwość pokonania okupanta i odzyskania wreszcie wolności. I możemy przeczytać. Klęska ta stała się hasłem do wybuchu powstania antykrzyżackiego w Prusach. Prusy to, jak ze starych naszych kronik wynika, wprost jest podane, to był lud słowiański. Okupowany przez krzyżowców. Tak. Jak okazało się, że Litwini pokonali, czyli pobratymcy pokonali krzyżaków, to znaczy da się ich pozbyć. No i stąd powstały liczne powstania. Po śmierci Wojsiłka, ostatniego z rodu króla litewskiego Mendoga, pojawiają się na krótko przedstawiciele Herbu Kitowrasu, którzy wskazywani byli przez latopis Bychowca jako jeden z 3 głównych rodów przybyłych wraz Palemonem, mający być założycielem Litwy i Żmudzi. Taki obrót spraw w pełni wówczas potwierdza to, że w tym właśnie okresie Litwa i Żmudź miały odejść od chrześcijaństwa i powrócić do pogaństwa. To po nich w niejasnych okolicznościach pojawia się już dynastia zwana Gediminowic, której kontynuacją jest wprost dynastia Jagiellonów. Gedymin, założyciel dynastii Gediminowiców, był dziadkiem Jagieły poprzez swego syna Olgierda. Ci sami Jagiellonowie poprzez Władysława II Jagiellończyka, nie pomylić go z tym wcześniejszym władcą Władysławem II Jagiellończykiem, zwanym później Jagiełło, synem Olgierda, czyli to, co już na początku żeśmy to wskazywałem, syna króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka, przejęli władzę najpierw w Czechach od roku 1471, a następnie od roku 1490 odzyskali ją ponownie na Węgrzech. Wówczas nieoczekiwanie, a może teraz już właśnie nie tak nieoczekiwanie, dochodzi do połączenia rodów Jagiellonów i Habsburgów, bowiem w roku 1505 zawarto umowę w Wiedniu, na mocy której oficjalnie potwierdzono następstwo tronu węgierskiego dla Habsburgów, czyli Jagiellonowie chcieli przekazać tron Węgier i Czech Habsburgom, niemieckiej dynastii. Narodziny Ludwika II Jagiellończyka, jedynego syna Władysława II, teoretycznie przekreśliły możliwość habsburskiego dziedziczenia tronu. I tu właśnie widzimy, o czym mówiono. Jest Władysław II Jagiellończyk, Ludwik II Jagiellończyk, Kazimierz IV Jagiellończyk, czyli o tych osobach rozmawiamy, też przekreślone już są, nie żyją. Rozwiązaniem było adoptowanie polskiego księcia Ludwika II Jagiellończyka przez cesarza Maksymiliana I Habsburga we Wiedniu roku 1515. W 1517 roku zaaranżowano małżeństwo Anny Jagiellonki, córki Władysława II Jagiellończyka, z wnukiem cesarza Ferdynandem Habsburgiem. Następnie w roku 1522 adoptowany Ludwik II ożenił się z wnuczką cesarza Marią Habsburg. Ferdynand, jak i Maria byli dziećmi Filipa I Pięknego, jedynego syna cesarza Maksymiliana I Habsburga. Mamy więc podwójny mariaż pomiędzy rodami Jagiellonów i Habsburgów, bowiem przedstawiciel dynastii Habsburgów otrzymuje za żonę kobietę z dynastii Jagiellonów, a przedstawiciel dynastii Jagiellonów otrzymuje za żonę kobietę z rodu Habsburgów.
Ludwik II, możemy przeczytać właśnie, Ludwik II Jagiellończyk był władcą nieudolnym, nie interesował się polityką, w jego imieniu rządzili walczący o władzę możni, zwłaszcza niemieccy. Zginął w bitwie z Turkami pod Mohaczem, choć wszystko wskazuje na to, że się go celowo pozbyto w z góry zaplanowanym z nimi przegranym starciu. Powtórka z historii. Do samej bitwy doszło 29 sierpnia 1526 roku. Starcie było krótkie, a pogrom wojsk węgierskich całkowity. Sam Ludwik zginął w trakcie ucieczki z pola bitwy, przy czym podawano różne wersje jego śmierci. Oficjalnie miał utonąć z koniem w rzece Celle. Według pogłosek króla jednak zabito ciosami zadanymi od tyłu, to znaczy rzekomo poniósł śmierć z rąk własnych towarzyszy. Jedna z wersji o zabójstwie wskazywała jako winowajcę brata Jana Zapolii, Jerzego, który po bitwie jakoby napadł na króla w chacie, w której się on schronił. Po jego śmierci w 1526 władzę w Czechach i na Węgrzech zgodnie z układem z roku 1515 mógł już w końcu objąć Ferdynand I Habsburg. Późniejszy cesarz rzymski z lat 1558-1564, syn Filipa I Pięknego, a brat Marii Habsburżanki, żony zabitego Ludwika i zarazem mąż Anny Jagiellonki, siostry zabitego Ludwika. Od tego momentu dynastia Habsburgów panowała już nieprzerwanie aż do roku 1918, kiedy zniesiono monarchię, a sama tytulatura jako prezydentów do tronu Węgier używana jest po dziś dzień. Jego cesarska i królewska apostolska wysokość, książę koronny Austrii, książę królewski Węgier, Czech, Chorwacji, Dalmacji, Slawonii, Galicji i Lodomerii. Ciekawy jestem, co na to Czechy, Chorwaci i inni z Bałkan. Do roku 2011 był nim Otto von Habsburg, a po jego śmierci sukcesja przeszła na jego syna, Karla Habsburga Lothringena, urodzonego 11 stycznia 1961 roku w Strandbergu. Obecnie eurodeputowany już czwartej kadencji w Parlamencie Europejskim od 1996 roku. Ostatnim władcą Polski z dynastii Jagiellonów był król Polski i wielki książę litewski Zygmunt II August. Panował w latach 1548-1572. Jedyny syn króla Zygmunta I Starego i Bony Tworza di Aragona. To z jego inicjatywy na mocy Unii Lubelskiej z roku 1569 połączono koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo Rzeczpospolitą obojga narodów, a miało to na celu zachować niepodzielność sukcesji obu narodów w momencie, kiedy wiedział już, że nie pozostawi po sobie żadnego potomka. Miał w sumie trzy żony, z których jedno z małżeństw zostało zawarte potajemnie. Gadnijcie, które? Elżbieta Habsburżanka, Barbara Radziwiłłówna, Katarzyna Habsburżanka, młodsza siostra Elżbiety. Oczywiście z Barbarą Radziwiłłówną, było to potajemne małżeństwo, tamte obydwie są córkami z dynastii niemieckiej. To jest Zygmunt August II w linii, czyli już jako ostatni bez potomka męskiego. Królowa Bona Stworza di Aragon od 1524 roku spadkobierczyni pretensji do Królestwa Jerozolimy, jedynie tytularnie, bowiem od roku 1291 zakończyła się formalnie historia Królestwa Jerozolimskiego po tym, jak upadła ostatnia twierdza krzyżowców Akka w Palestynie, co jednak nie przeszkadzało temu, że wielu późniejszych władców nadal używało tytułu króla Królestwa Jerozolimy. Bona została otruta z inicjatywy Habsburgów w rok po jej powrocie do księstwa Bari, którzy mieli dopuścić się sfałszowania jej testamentu w 1557 roku. Znowu możemy przeczytać. Pomimo starań ze strony polskiej, dobra przejęte na podstawie sfałszowanego testamentu nigdy nie wróciły do prawowitych właścicieli. To jest herb Bony. Pomóż zjadający człowieka. Na krótko przed śmiercią bezdzietnego króla Zygmunta II w roku 1572 frankijska królewska dynastia Welezjuszy poczyniła kroki, by uzyskać sukcesję dla swej dynastii poprzez Edwarda Aleksandra, znanego jako Henryka III Walezego, brata ówczesnego króla Francji Karola IX Welezjusza, poprzez małżeństwo jego z siostrą Zygmunta II, Anną.
Dynastia ta była ściśle powiązana z dynastią Andegawenów, dla których protoplastą jest dynastia Kapetyngów, główna dynastia frankijska. Założycielem dynastii Walezjuszy był Karol I Walezjusz, tytularny król Aragonii i Walencji oraz łaciński cesarz Konstantynopola, żyjący w latach 1270-1325. Był synem króla Francji Filipa III Śmiałego z dynastii Kapetyngów. Dlaczego więc Karol posługuje się nową nazwą dla przecież kontynuowanej dynastii Kapetyngów? Jeśli ponownie uwzględnimy tutaj te same 26 lat przesunięcia, to wówczas zmarłby on w roku 1351, a więc zaledwie w 3 lata po kataklizmie. Przypadek? Taki sam przypadek mamy przy powstaniu dynastii andegaweńskiej, bowiem najstarsza linia tej dynastii wywodziła się od prawnuka Karola I z dynastii Kapetyngów, czyli od Karola Roberta, króla Węgier i Chorwacji z lat 1310-1342, uwzględniając 26, mamy 1368, którego następnie syn Ludwik Węgierski był w latach 1370-1382 także królem Polski po śmierci ostatniego władcy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza Wielkiego. Dziwnym trafem te zmiany nazw dynastii pojawiają się w okresie kataklizmu. Tak, kończy się dynastia Piastów, zaczyna Jagiellonów. Tak, i tu jeszcze na sam koniec chcę wam jeszcze pokazać, co działo się z Wielkim Imperium Osmańskim, jak powstało. I zadziwiające jest to, że ono powstało w momencie kataklizmu, wtedy, kiedy się kataklizm skończył. To jest mapa przedstawiająca Imperium Osmańskie. Jeszcze w roku 1300 była niewielką prowincją. Widzimy, jak powiększa się, rośnie. Rośnie, cała Afryka. W 1359, czyli zaraz po kataklizmie, jest przejęcie. Tak. Natomiast w ciągu 100 lat przejęli olbrzymią ilość ziem. Ale co jest istotne, według Litwinów, zresztą do czego dojdziemy, oni wyruszając na południe, na południowy wschód. Ale kto? Litwini, czyli księstwo litewskie było znacznie większe od polskiego, prawda? Mhm. A według ich latopisów jest powiedziane, że oni w stronę Podola, czyli tam, gdzie był Kamieniec Podolski, w zasadzie określany jako polski zamek, to z ich latopisów wynika, że to oni go zbudowali, ale w zasadzie te ziemie przejęli opustoszałe. W ich latopisach jest powiedziane, że oni szli i tam nikogo nie było. Była jedna wielka pustka, nic, żaden kamień na kamieniu nawet nie stał. Więc tak jak oni zajęli tak duży teren tutaj, tak samo zajmowali Turcy. Puste. Mhm. Widzimy, 1480, czyli w 3 lata, później już zaczęły się walki z Polską, ale południową część i południowo-wschodnią zajęli dosyć szybko, a tylko dlatego, że po tym kataklizmie tam nikt nie przeżył. Dokładnie, no zaczęły się walki z Polską, bo w Polsce też najwięcej ludzi przeżyło też. Bo Imperium, zwróćmy uwagę, że Imperium zaczyna się kurczyć po rozbiorach Polski do 1770 rosło, od 80 już zaczyna maleć. 92 812 jeszcze było dużo, ale po pierwszej wojnie światowej już jako 920 już praktycznie spowolnienie nie istnieje. Co może być wspólnego właśnie Imperium tego tureckiego? Mianowicie to, że w Kapadocji, na terenie Turcji, w wielu miejscach odnaleziono podziemne miasta. W dużej mierze tam też była pustka, prawdopodobnie przeżyli tylko ci, którzy się schronili w takich miastach. Miasta miały własny dostęp do wody, miejsce na zapasy, na jedzenie i na dużą ilość ludzi. Takich miast jest coraz więcej, odkrywa się na terenie. Tak, bo jeszcze nie pamiętam miejscowości w Turcji, ale jest taki duży kompleks właśnie tam tych podziemnych miast. No to jest jedno z miast Derinkuru, to jest jedno z bardziej znanych kompleksów takich miejskich, ale już co najmniej są 4 czy 5 w różnych miejscach w Turcji takie kompleksy podziemne. I to jest
pierwszy wstęp, czyli jak widzimy rozbiór Polski, w ogóle pierwsze hasło związane z tym, żeby nasze ziemię rozebrać, okazuje się, że pojawiło się zaraz po kataklizmie, czyli w okolicach tego i padło z przedstawicieli dynastii Piastów w momencie, kiedy tracili władzę nad Polską. To od nich wyszła pierwsza inicjatywa rozbioru Polski. Wraz z Czechami i z Węgrami mieli to zrobić. Oczywiście tu musimy przypomnieć, że to nie chodzi o mieszkańców. Nie, tu właśnie to doskonale właśnie było pokazane. To nie chodzi o Węgrów, nie chodzi o Czechów. Tak. To chodziło o dynastię, o nadzorców. O nadzorców. Oni wykorzystując ręce zwykłych ludzi, co się dzieje? Oni wydają rozkazy, a zwykli ludzie umierają na wojnach. To samo z powstaniami. Teraz dużo informacji wychodzi, kto tak naprawdę rozpoczął powstania w Polsce, czy to styczniowe, listopadowe, że to nie do końca tak było inspirowane ze strony polskiej. Tak, także mamy tutaj jak gdyby wstęp do tego, co będzie najistotniejsze w drugiej części, gdzie wykażemy już, kto doprowadził do naszych rozbiorów mających miejsce w XVIII wieku. Osoby personalne, bo okazuje się, że da się dotrzeć do tego, jak już wiadomo, gdzie szukać w historii, tak. To możemy znaleźć, połączyć wszystkie wydarzenia w całość, w spójną, a nie porozrzucane, tak jak mają to miejsce teraz. Kto nie zna przeszłości, nie będzie znał swojej przyszłości. Także to jest dość ważne. Zapraszamy na drugą część. I to na dzisiaj chyba koniec, tak? Tak jest. To zapraszam też ponownie bardzo na drugą część, która wyjaśni wszystko, kto doprowadził do rozbiorów i jaki to był przebieg. I co ważne, może ostatnie zdanie, jak ważne jest te wszystkie dynastie, czy może dzisiaj te możne rody polityczne, klany, układy, żeby na to zwracać uwagę, kto skąd pochodzi, nie dlatego, żeby kogoś dyskryminować, tylko po prostu można wtedy poznać jego plany w stosunku do Polski, do nas, do Polaków, prawda? Jak to jest po prostu ważne, bo to się ciągnie już od tysiąca lat. Tak, no, widzimy, że jak przeszliśmy w zasadzie od Piastów, wiemy już, że Piastowie nie byli nawet Słowianami, nie byli na pewno Polakami, czyli od chrztu nie mamy władzy aż do kolejnego kataklizmu, czyli do roku 1348. Przychodzą Jagiellończycy z Litwy, okazuje się, że oni nawet nie są Litwinami. Też przyszli skądś, nie wiadomo skąd, pojawili się, więc dalej nie mamy władcy króla polskiego, prawdziwego polskiego króla, tylko z nazwy, obcokrajowca. Co się okazuje, jesteśmy już w wieku na przełomie między 15 a 16, dalej nie mamy nikogo, kto by był Polakiem. Tak, no to jest bardzo dziwne. Prześledzimy wszystkich władców aż do rozbiorów i spróbujemy zobaczyć, czy chociaż raz mieliśmy prawdziwego polskiego króla. Dokładnie. Także dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do następnej części. Zapraszam.